Witam serdecznie sportowców na tej imprezie. Trzecie Igrzyska Wojewódzkie Ludowych Zespołów Sportowych zostały reaktywowane całkiem niedawno. Cieszę się bardzo, że jesteście tutaj z nami. Witam serdecznie wójta gminy Puck, dzięki któremu no, możemy się bawić tutaj na tym puckim terenie dzisiaj na sportową. W związku z tym, że jest to uroczystość, również 70-lecie Ludowych Zespołów Sportowych, mamy tutaj ważny element naszych obchodów, wręczenie odznak zasłużonego działacza Ludowych Zespołów Sportowych. Zapraszam tutaj na scenę Jerzego Tuchlińskiego, Tadeusza Puszkarczuka, Ryszarda Sitkiewicza, Marka Bieszkę i Mieczysława Stromskiego. Zapraszam serdecznie, są tu wieloletni działacze Ludowych Zespołów Sportowych z tego terenu. Zapraszam panowie. Serdecznie witam wszystkich uczestników dzisiejszej Wojewódzkich Igrzysk LZS-u w gminie Puck na ziemi puckiej. Dzisiaj tylko wypada życzyć wam zdrowej rywalizacji, osiągnięcia dobrych wyników i dobrej zabawy. Myślę, że jesteście już tak rozgrzani, że żadnej większej mowy nie należy czynić. W związku z tym poproszę Rafała Kownatkę, halowego mistrza Polski w pięciu kulą, o odpalenie znicza. W tej chwili otwieram trzecie Wojewódzkie Igrzyska Sportowe LZS w gminie Puck. Wielkie brawa! Ogień trzecich igrzysk sportowo-rekreacyjnych Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe Województwa Pomorskiego. Dawaj Sylwia, dawaj! Dzisiaj w gminie Puck odbywają się trzecie igrzyska Wojewódzkie Ludowych Zespołów Sportowych. Przyjechało 8 gmin reprezentacji. Będą brać udział w 17 konkurencjach, bardzo dużo i licznych konkurencjach. Myślę, że ta ilość zawodników i kibiców, która przyjechała, świadczy o tym, że impreza cieszy się dużym powodzeniem. Myślę, że też będą tutaj duże emocje, bo każda rywalizacja sportowa budzi te emocje. Mam nadzieję, że te sprawy i emocje będą na długo pozostaną w pamięci uczestników i oczywiście nas jako gospodarzy tych igrzysk. Wojewódzkie Igrzyska Ludowych Zespołów Sportowych udało nam się rektywować 3 lata temu. Jest to impreza sportowa rekreacyjna, na którą zapraszamy najbardziej usportowione gminy ze środowiska wiejskiego z terenu Pomorza. No, ważna informacja, zwycięzca tych zawodów w każdej konkurencji będzie reprezentował całe Pomorze na krajowych igrzyskach, które pod koniec sierpnia odbywają się w Tarnowie Podgórnym koło Poznania. A jeśli chodzi o dyscypliny, no to wszystko co najważniejsze w LZS-ie, czyli przeciąganie liny, wyciskanie sztangi, przeciąganie opony rolniczej, spacer farmera, no i takie typowe dyscypliny sportowe jak 100 metrów, 400 metrów, 800 metrów, 1500 metrów, czwórbój samorządowców, czyli chyba w sumie od tego powinien zacząć, bo to najważniejsza dyscyplina, gdzie startują wójtowie, sołtysi i radni z naszych gmin, którzy też tutaj właśnie pokazują, że też mają sportowe zacięcie. Oprócz tego dyscypliny zespołowe, siatkówka, koszykówka, piłka nożna, cały przegląd gazno, kilkadziesiąt osób z każdej gminy przyjechało, żeby tutaj na sportowo spędzić tą sobotę i przede wszystkim dobrze się bawić. Oczywiście każdy chce wygrać, ale najważniejsze, że spotkaliśmy się tutaj razem i jest to taka impreza typowo integracyjna, gdzie te całe nasze środowiska LZS-u no, mamy w jednym miejscu, w jednym czasie. Przy okazji dziękując, że tym razem gminie Puck, która nas tutaj zaprosiła. Teraz jest możliwe. To są trzecie igrzyska, które zostały po latach wznowione.
Dawniej prowadziliśmy turniej gmin i rodzin wiejskich, z tyle, że on miał wiele jeszcze części i rolniczą, i kulturalną, no ale podstawą był sport. Dlaczego w gminie Puck? Dlaczego w Żeliszczewie? No w pełni zasługuje ta gmina na to, żeby taka impreza się odbyła. Przed Państwem najlepsi siatkarze. I tutaj pierwsze miejsce w tej konkurencji zdobywa gmina Puck. Prosimy bardzo. Pan Tadeusz Puszczkarczuk, wójt, pan Andrzej Śliwiński, radny, i pan Józef Szymański, radny sołtys. Drugie miejsce, gmina Zblewo. Prosimy bardzo. Samorządowcy startowali w lotce, kręglach, unihokeju i strzelaniu. Trzecie miejsce, Prusz Gdański. Prosimy bardzo.